Najprzyjemniejsza i najfajniejsza chwila w pracy projektowej to jest ta, kiedy nagle klient nas zaskakuje. Dzisiaj specjalnie dla Was wnętrze, które jest przepełnione magią, gdzie zobaczycie mega petardę, jeżeli chodzi o dzieło sztuki. Zobaczycie też ciepły, głęboki granat tapet oraz złote, designerskie lampy. Warto być razem z nami do samego końca, dlatego że na samym końcu gadżet niespodzianka. Co to takiego? Przekonacie się sami. Chciałabym Wam pokazać wyjątkowe wnętrze, które zostało zaprojektowane przez mojego kolegę Michała Głuszaka. Michał lubi eksperymentować, lubi wnętrza, które są różnorodne. No, nie lubi sztampy, to prawda? Tak, nie lubię sztampy, a to wnętrze jeszcze ma tę zaletę, że projektowane było inaczej niż zazwyczaj. Czyli nie zaczęliśmy od ścian, od funkcji, od instalacji, tylko to było wnętrze, które już znaliśmy, bo projektowaliśmy go 10 lat temu, tylko klienci chcieli go odświeżyć. I tu właśnie zaczęła się historia od drugiej strony, takiej scenograficznej, czyli zaczęliśmy rozmawiać o atmosferze i kolorach bez tych wszystkich technicznych spraw. Aspektów. Właściciele tego domu chcieli stworzyć zupełnie nowy klimat, zostawiając jednocześnie dotychczasową funkcjonalność wnętrza. Jesteśmy w wyjątkowym wnętrzu. Wcześniej ono wyglądało całkowicie inaczej. Miało jasne ściany, kolor się całkowicie zmienił. Jak już ten salon znaliśmy po kilkunastu latach, mogliśmy pozwolić sobie na więcej. A przede wszystkim klient miał do nas zaufanie. W tym wnętrzu zaczęliśmy właśnie odwrotnie myśleć o nim. Zaczęliśmy od atmosfery, od tego, żeby zmienić kolory ścian. Funkcja się zmieniła. Ale ja może dodam, że odwrotnie, to znaczy, że zwykle zaczyna się od tego, jeżeli projektujemy wnętrze, że budujemy te ściany i zastanawiamy się nad funkcją na samym początku, robimy rysunki techniczne, a tutaj Wy zastanowiliście się nad atmosferą i kolorystyką. Tak, bo tu funkcje były właściwie ustawione, poza tym, że zmieniliśmy tylko miejscami jadalnię z częścią wypoczynkową, ale przez to wielkie wnętrze mogliśmy sobie pozwolić na ten kolor. Koniecznie musi być granatowy, że ta tapeta, ona jest jedwabna, ona no jest tak, piękna. No tak, która kobieta nie oprze się jedwabnej tapecie? Absolutnie, ja nie oprę się jedwabnej i tak piękny kolor, ale też bardzo, bardzo odważny. Nie do każdego wnętrza się nadaje, ale tutaj wygląda rewelacyjnie. Tak, przez to, że jest dużo światła, ono wpada z kilku stron, jest to przestronne wnętrze, można było sobie pozwolić, a nawet śmiem twierdzić, że właśnie w takich wnętrzach należy zastosować ciemniejszy kolor, bo jest przytulniej, bardziej tak cozy. Podczas metamorfozy beże i brązy zastąpiono szlachetnym odcieniem granatu i złotem. Nagromadzone przez lata bibeloty wyparły designerskie lampy i przemyślane dekoracje. Zwykle zastanawiacie się nad tym, jak dobierać kolory i to nie jest wcale proste. Szukacie różnych inspiracji, różnych projektów, zastanawiacie się i rozmawiacie ze swoimi znajomymi, a tak naprawdę odpowiedzi należy szukać gdzie? W sobie. To jest najważniejsze, dlatego że kolor jest taką energią, która działa na naszą psychikę, więc ta decyzja, jaki kolor będzie dominującym, jest bardzo, bardzo ważna. W tym wypadku mamy do czynienia z takim szlachetnym, głębokim granatem. Tutaj możemy sobie na to pozwolić, dlatego że wnętrze jest wysokie, ale jeżeli na przykład wnętrze będzie małe, no to wtedy pomniejszy nam optycznie. Jeżeli będzie ciemne, no to jeszcze bardziej nam przyciemni. Dlatego warto się wcześniej zastanowić i zadać sobie pytanie, czy to jest jasne wnętrze, czy to jest wysokie wnętrze, no i przede wszystkim, jaki kolor lubimy najbardziej? Następny kolor taki korespondujący to jest beż. Chyba jego jest najwięcej tutaj w tym wnętrzu. Chcieliśmy, prawda, tego beżu zostawić trochę, bo nawiązuje do całego domu, do drewna, który jest na podłodze. On się zawsze ładnie komponuje i ze złotem, i z granatem. Więc ten beż pojawia się na kanapie, która dzięki temu jest lekka przy tych ciemnych ścianach, czy też zasłony, które to troszeczkę rozbijają. No a przede wszystkim obraz. Ukochany obraz Grażynki Smalej, którą ja uwielbiam.
ten obraz właściwie był malowany do tego wnętrza, bo pomimo tego, że ona lubi duże formaty, to stwierdziliśmy, że wszystkie są za małe. Ja powiem jeszcze więcej, komplement w stronę tutaj inwestorów, że oni w ogóle zdecydowali się na to, żeby zainwestować w sztukę, bo to już była inwestycja, to nie jest kupno obrazka, to jest już inwestycja w sztukę. Grażyna jest uznaną artystką już międzynarodową. To, że piękny ci klienci obraz się zgodzili, to jest w ogóle wielki szacun dla nich. Mam do Was takie pytanie. Co dla Was jest najważniejsze w tym wnętrzu? Co robi największe wrażenie? Bez czego to wnętrze by nie istniało? No dobra, ja Wam odpowiem. Według mnie petardą, absolutną petardą jest ten obraz Grażyny Smalej, który ma niesamowite kolory i te kolory właśnie budują atmosferę tego wnętrza, jednocześnie nawiązując do innych elementów dekoracyjnych. Zwróćcie uwagę, że wszystko tutaj gra. Nie ma rzeczy nieprzemyślanych. Na przykład te poduszki są w kolorystyce właśnie tego obrazu. Ramy również są złote. Te złote elementy przewijają się wszędzie. Uważam, że obraz jest doskonały. Michał, znajdujemy się teraz w części jadalnianej przy wielkim, pięknym stole, ale to, co mnie się najbardziej podoba, to jest lampa. Tak, tutaj wiedzieliśmy, że w detalu ta lampa musi być fajna, bo jednak jest na wysokości wzroku, na nią się wchodzi tutaj przez to pierwsze wejście. No, jest to efekt wow, ale z drugiej strony jest bardzo delikatna, nie masywna, nie zasłania tego, co się dzieje. Tak. Po bokach. Posiada te elementy złote, które tutaj łączą w całość to wnętrze i jednocześnie nawiązuje też do stylistyki tej lampy, która jest w części wypoczynkowej. Tak, chociaż to są dwie różne firmy, to jednak chcieliśmy, żeby tu był jakiś wspólny mianownik. Aranżacja została przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Ta robiona na wymiar komoda dzięki frontom z tej samej jedwabnej tapety wtapia się dyskretnie w tło, uwypuklając tylko jeden świecący element. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na moje kolczyki. Tak, bardzo lubię złoto, dlatego uwielbiam te elementy, które tutaj widać, które się wszędzie przewijają. Delikatne, bardzo małe elementy ciepłego złota. Zwróćcie uwagę, ta komoda została zaprojektowana przez Michała. Ona jest bardzo prosta w formie i widzicie tylko tutaj takie małe, delikatne, złote uchwyty. Bardzo, bardzo mi się podobają. I zwróćcie uwagę również na kinkiety. Kinkiety tworzą nastrój tego wnętrza, ale oprócz tego odbijają całą przestrzeń, co również dodaje pewnej elegancji i szlachetności. Jeżeli chodzi o oświetlenie w tym wnętrzu, możemy je podzielić na kilka obszarów. Widzicie tutaj lampę nad stołem, jest również lampa w tej części wypoczynkowej. One są w pewien sposób do siebie podobne. Można by powiedzieć nawet, że tworzą kolekcję, ale również ważne jest oświetlenie nastrojowe, czyli kinkiety. Pamiętajcie o tym, że jeżeli planujecie oświetlenie, warto je wcześniej przemyśleć. To jest bardzo istotne, żeby światło było w różnych częściach, żeby zastanowić się nad tym, czy wolicie światło ciepłe, czy wolicie światło zimne, żeby światło było na różnych poziomach. Tutaj widzicie światło dekoracyjne, tutaj takie budujące atmosferę. Który etap w pracy projektowej jest dla Ciebie najbardziej fascynujący? Bo jest czasami tak, że projektujesz i nagle jest, nie wiem, w którym kierunku mam iść i taki zastój. Czy ten pierwszy etap, gdzie szukasz pomysłów, czy ten ostatni etap, gdzie już tak naprawdę wszystko wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy jak pojawia się jakiś problem? Najprzyjemniejsza i najfajniejsza chwila w pracy projektowej to jest ta, kiedy nagle klient nas zaskakuje i zgadza się na nasz pierwszy projekt. Dlaczego? Nie dlatego, że to szybciej idzie. Chodzi o to, że często w naszych pierwszych pomysłach jest najważniejsza część, tak?
potem w miarę tego, jak klient mówi, żeby było inaczej, żeby inaczej, żeby inaczej, nie zawsze to idzie w dobrym kierunku, bo szuka się kompromisów. A tu jest ta odwaga i czysty pomysł. Więc to lubię najbardziej. Tak jak wpadamy na pomysł, kiedy kurczę, tym jednym pociągnięciem ustawiamy całe wnętrze. Tu niewątpliwie jest ta tapeta tą rzeczą, bo moglibyśmy wymienić to wyposażenie, ale cały czas ten klimat tego wnętrza byłby taki sam. Kuchnia, w której się teraz znajdujemy, ma zupełnie inny charakter niż salon, ale takim punktem wspólnym są te krzesła ze złotymi nóżkami. Tak, ta kuchnia to jest jakby z pierwszej metamorfozy tych wnętrz. Jest to odosobniona przestrzeń, ale właśnie te krzesła są jakby z tej samej parafii, jak przy stole. I też lampa chyba też ma tak, kształt. Lampa również z tymi kulami została teraz dobrana, aby nawiązać do tego, co jest w salonie. Tutaj taki retro styl, bardzo podoba mi się podłoga. Jak zastanawiałeś się nad tą kuchnią, to nie korciło cię, żeby zrobić w tej samej kolorystyce co salon, czy chciałeś zupełnie właśnie wszystko? Kuchnia powstała wcześniej, przy tym pierwszym naszym projekcie dla klientów. Jeżeli coś sprawdza się przez kilkanaście lat, nie trzeba na siłę tego zmieniać, tym bardziej, że klienci byli z tego rozwiązania bardzo zadowoleni. Tu nigdy nie było wyspy, ta wyspa się pojawiła. Ta kuchnia na tyle jest odosobnioną częścią, że nie przeszkadza temu, co się dzieje w części dziennej. Ale ja powiem ci, że najbardziej podoba mi się tutaj ten widok. Właśnie na tą część dzienną. Dlatego, że ona jest zupełnie inna, natomiast ja jestem jakby w zupełnie innym pomieszczeniu i centralnie widzę ten obraz. Tak, jak teraz to mówisz, to rzeczywiście to jest wciągające, aż chciałoby się tam wejść stąd, tak. Prawda? Słuchajcie, i to jest właśnie ten gadżet, o którym mówiłam. Jak widzicie, to jest niesamowity ceramiczny zegar koloru łososiowego, ale za mną dwa również inne ciekawe warianty, i niebieski, i zielony, i złoto. Myślę, że w każdym wnętrzu taki zegar będzie wyglądał rewelacyjnie. Ale za tydzień zobaczycie zupełnie inny gadżet, równie ciekawy. Zobaczycie inne wnętrze o całkiem innym charakterze. Bądźcie razem z nami i pamiętajcie o tym, subskrybujcie kanał i bądźcie kreatywni.